Budowa nowego mostu na potoku Luszówka w Chrzanowie już za nami. Od 1 lipca w piątek pomiędzy godziną 8:30 a 9:00 pierwsi kierowcy będą mogli przejechać tą nową przeprawą. Piesi wydzieloną częścią mostu chodzą już od pewnego czasu, ale kierowcy do tej pory niestety musieli objeżdżać miejsce budowanego mostu. Oprócz rozebrania starego mostu i wybudowania nowego, wybudowano pierwsze tą taką tymczasową kładkę dla pieszych, po której już nie ma śladu, ale to, co zostaje i jest ważne, to, że powstał kanał technologiczny, przebudowano sieci teletechniczną, elektroenergetyczną, również wodociągową i dojazdy do mostu, tak aby je wpasować do istniejącego układu komunikacyjnego. W samym korycie potoku też były wykonane prace, odtworzone zostały umocnienia brzegów, umocniono też dno potoku Luszówka. Poprzedni most był w złym stanie technicznym, w związku z tym trzeba go było rozebrać. Przez ten czas budowy kierowcy musieli korzystać z objazdu. Niestety tutaj nie było możliwości wybudowania mostu tymczasowego, bo mamy bardzo mało miejsca na nowy most i nie ma już miejsca na to, żeby obok jeszcze postawić przeprawę tymczasową, ale już koniec z tymi objazdami. Umowę na budowę nowego mostu podpisaliśmy w kwietniu 2020 roku i wykonawca w pierwszej kolejności musiał przygotować projekt nowego mostu, no i oczywiście dostać pozwolenie na jego budowę. Pod koniec 2021 roku, dokładnie 28 grudnia, wojewoda małopolski wydał pozwolenie na budowę, a 20 stycznia przekazaliśmy plac budowy wykonawcy, czyli pół roku trwała budowa tego nowego mostu. Koszt całego zadania wyniósł 2 300 000 zł.